Mieszkańcy Jelenia, którzy korzystają z przystanku autobusowego Jeleń Okrągłe Skrzyżowanie, mają kłopot. Autobusy jeżdżą tam rzadko i stosunkowo krótko. To ostatni autobus, który nas komunikuje z Jaworznem, z centrum, jedzie o godzinie 13:14. To już jest koniec dnia, prawda? Reszta już nie musi dojeżdżać, nie ma żadnych potrzeb, a wystarczyłoby tak niewiele, bo myśmy już pisali petycję z mieszkańcami, żeby autobus, który jedzie od Dębu, po prostu jakiś kurs zahaczył, to są 2 minuty. A tutaj też byłoby to rozwiązanie dla tych, którzy muszą dotrzeć, bo wiadomo, że każdy ma, czy lekarza, czy załatwienie jakichś spraw. No jest, zostaje tylko jedna opcja, jeżeli autobus jedzie przez Byczynę i trzeba się przesiadać na ulicy Krakowskiej. W Jaworznie do liceum i dzień w 6:20 muszę ją wieźć pod Chińczyków, no bo tutaj nie ma autobusu. O 7 jest pierwszy autobus, a o 7 na 8 zdążyć do szkoły nie ma takiej możliwości. No i muszę ją zawozić, no i to na tym się historia nasza kończy. Albo przyjeżdżać jak wraca ze szkoły, pod szkołę tam, na Banasika albo pod Chińczyków, bo też nie ma możliwości, żeby ona tutaj wróciła, bo autobus jest co 3-4 godziny. Petycja była pisana przez mieszkańców, zbieraliśmy podpisy, byliśmy nawet na rozmowie u pani wiceprezydent, która nas przyjęła, Bryl, Moniki, ale po prostu cały czas gdzieś oporem stoi PKM Jaworzno i nie chce zmienić tych paru kursów, a rozwiązałoby to bardzo sytuację, bo tutaj na tym przystanku, który jest na skrzyżowaniu, więc naprawdę ludzie by mieli blisko, żeby przejść pasami do domu, a tak to muszą spod szkoły numer 22, ponad 3 kilometry dochodzić do domu. Po godzinie 13 w ogóle połączenia nie mają. I ten temat już jest kilka lat też wałkowany i też PKM nie chce ugiąć się przed prośbami mieszkańców, o które tak bardzo proszą. Autobusy rzeczywiście kursują rzadko, a mieszkańcy ulicy Wiosny Ludów zmuszeni są do korzystania z alternatyw w wielu przypadkach. Przystanek obsługują 2 linie 367 w tygodniu oraz 374 w weekendy i święta. W tygodniu autobus linii 367 w kierunku Krakowska Pętla zatrzymuje się 9 razy. Najwcześniej jest to 5:20, ale za to najpóźniej o 13:15. W kierunku Byczyna Pętla najwcześniej odjedziemy o 10:22. Możemy natomiast jeździć do późna, bo aż do 22:30. W weekendy i święta jest ciężej, ponieważ autobus linii 374 w kierunku Gigant Osiedle podjeżdża pod ten przystanek tylko 5 razy, z czego najwcześniej o 7:15, a najpóźniej o 16:20. W kierunku Jeleń Łęg Pętla także zatrzymuje się tylko 5 razy. Najwcześniej jest o 6:40, a najpóźniej o 14:50. Mieszkańcom zależy, aby mogli jak najczęściej docierać z tego przystanku do centrum, a nie tak jak teraz, że muszą albo po wielokroć się przesiadać lub dojeżdżać inaczej. Próbowali w tej sprawie interweniować już kilka razy, jednak na nic się to zdało.